astronauta pojawiał się wtedy częściej. Nie jestem pewna, czy teraz mnie unika, czy nauczył się lepiej ukrywać. W powietrzu jest napięcie, które nigdy nie pęka. Jest zawsze przede mną, zawsze przybiera, zawsze...
Lodowce w mojej głowie rozpadają się w pustynię zerwanych myśli. Podążam ich śladami z powrotem do wózka inwalidzkiego. Kiedyś wspięłam się na szczyt z nadzieją na wyniesienie. Wkrótce. Pierwszy klucz do krypty. Czy uwolnię stamtąd tytanów?